Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. I właśnie w tym momencie idę już do drugiej grupki. Właśnie tutaj do tych górników. Druga grupa górników, o. I pójdziemy do... Skąd przybywasz? Zaraz kolejnej. Jestem tutaj w imieniu Garonda. Dobrze, potrzebujemy nowych rąk do pracy. Co? Nie przybyłem tu pomagać. Nie? A kazano mi dowiedzieć się, ile rudy zdołaliście wydobyć. No właśnie. Wielki magu, twoja obecność napełnia mnie i moich ludzi odwagą. Z pewnością mógłbyś nam pomóc, gdybyś zechciał użyć Moja misja? Oczywiście, o wielki. No dobra. Powiedz mi, ile rudy udało wam się wydobyć do tej pory? Zamelduj Garondowi, że udało nam się wydobyć jedynie 2 skrzynie rudy. Z powodu ciągłych ataków poniosłem spore straty. Jeśli Garond przyśle mi więcej ludzi, będziemy mogli dalej wydobywać rudę. Rozumiem. Zawiadomię go. Dobrze. Reszta należy do... No okej, dobra. Teraz pogadajmy jeszcze... Hej, ty! Z tym pogadamy? Gdybyś choć raz... Tak, z tym nie pogadamy. Hej! Skąd przeszedłeś? Może z zamku? No ja nie wiem, skąd przyszedłem. Tak, przyszedłem z zamku. A co? Jak wygląda sytuacja? Nie lepiej niż tu. Orkowie nadal tam są, jeśli o to pytasz. Cholera, nigdzie nie jesteś bezpieczny. Coś ci powiem, gdybym nie był tak... A co tu właściwie robisz? No właśnie, o to jest pytanie, no. Posyłki. Zanieś to tam, miej na oku zębacze, Bilgot, chodź tu, Mogłem zostać w domu z moją starą. Tam było tak samo, ale mogłem przynajmniej porządnie zjeść. A teraz jestem ostatnim niedobitkiem z kontyngentu przydzielonego do Fayetta. Skąd miałem wiedzieć, że mój kumpel Olaf ulotnił się? Człowieku, cieszę się, że tu siedzisz i coś robisz, chociaż a nie, kurde, leniuchujesz tylko, człowieku. Czekajcie, tu mamy jeszcze ten gron. O, zobaczmy, ile... Kto tu w ogóle jest z kopaczów, kto tu w ogóle jest ciekawy? Fed? Skazanie. Pogadajmy może z tym Fedem, wiecie? Hej, ty! Czego odem? Spokojnie, odpręż się. Chwała i no... Wszyscy zostali burza. Wszystko... Wszędzie do... Zębacze, ty tylko o zębaczach mówisz, no dobra. Idziemy dalej. Pogadajmy jeszcze może z tym ten Gronem, może... Coś ma... Niech Inos będzie z tobą. Do powiedzenia. Przynosisz wieści z zamku? Nie przychodzę z wieściami, przychodzę po wieści. W takim razie porozmawiaj z Fayettem. On tutaj dowodzi, jeśli będziesz miał jakieś... Ja wspr... Tak! Jest oblegany przez orków i wciąż na... Posłuchaj. Na zamku stacjonuje mój przyjaciel. Ma na imię Udar. Znamy się od dawna, walczyliśmy ramię w ramię w niejednej bitwie. Chcę, byś zaniósł mu ten pierścień. Niech go dla mnie przechowa. Przekaż mu, że odbiorę pierścień, gdy wrócę. Dobrze. Żaden problem. Kiedy tylko dotrę do zamku. Wspaniale. Magia pierścienia doda Udarowi sił. I nie zapomnij mu... Okej. Dobrze, panie. Ten gronie. Paladynie, ten gronie, o. O właśnie. Co tutaj? Jestem zwiadowcą. To dobry czas, żeby zdobyć kilka trofeów. Cała górnicza dolina aż roi... To ja to wiem, jeju. Możesz... Mogę ci pokazać, jak zdjąć... O, ale nie. Nie chcę tego. Wiesz, gdzie się podział Diego? O właśnie, Diego? O to jest pytanie. To był jeden z kretów Sylwestra. Widziałem go z 2 rycerzami i jakąś skrzynią niedaleko stąd. Widzisz, stąd po prawej stronie jest ścieżka... Okej, dobra, dzięki. Czekajcie, tędy trzeba iść. Czekajcie, zaraz zobaczę na mapce, wiecie, bo nie jestem pewny teraz. Nie, to trzeba iść w tamtą stronę. Dobra, to sobie tędy przyjdziemy. Bo tutaj chyba... Tam są zębacze, ja nie chcę, żeby mnie zaatakowali, wiecie. Trzeba tędy iść. O właśnie, widzę to wieżę, widzę. Okej, to chyba trzeba iść... Aha, tędy trzeba iść jednak. O kurde, zębacze. Ajajaj. Tylko tego brakowało znowu tutaj, ja pierdziu. No idź, kurde, skakuj, ja pierdziu. Zobaczę, czy tu jest wysoko stąd, czy nie. To sobie skoczę stąd może.
Czekajcie, tam gdzie jest taka wieża, Xerdasa może? Znaczy na wieży. Aha, tędy trzeba, kurde, jakoś skoczyć. Dobra, damy radę jakoś, teraz tędy. Trzeba tam iść? Serio? A wilki, wilki to słabe, tam wilki to ja mam w jednym palcu. Ile ich jest? Dobra, damy radę, spokojnie. Pięknie. Dobra, dobra, takuj. Pięknie. Jeszcze dwa zostały, tak? Dobra, pięknie, dobrze jest. Dobra, i pięknie, ostatni został. Pięknie, odjęli mi trochę, ale dałem radę z tymi czterema wilkami. Ledwo, ale to jest coś. Jakiś jest plus już. Bo z orkiem to bym nawet nie dał rady, z jednym chociaż. U mnie dał rady, kurde. Co mówić z kilkoma w piruny? Zebrałem są wszystkie? Te skóry? Niczego tu nie znajdę. Aha, dobra, bo myślałem, że nie wziąłem. Dobra, okej, fajnie. Czekajcie, nie chcę się teraz pogubić i trzeba chyba tędy iść teraz. Bo tu jest ta wieża przecież Xerdasa chyba. Tak mi się wydaje. O, jest, dobra, mamy. To chyba jest ich, co nie? Na pewno. Aha, nikogo nie ma jednak tu. Dobra. Paladyn. Padł. Widzę, że padłeś. Ojajaj, to wszystko przez te pełzacze. Wszystko przez pełzacze, tak jest. Czekajcie, żebym nie szedł, kurde, kilka minut sam. Zaraz znajdziemy może jakoś... jakieś skróty, wiecie? Czekajcie, bo oni poszli tam, gdzie do tej wieży, tak? To może oni do tej wieży poszli, też tak może być. Właśnie. Tylko ja nie chcę, żeby mnie tu zaatakowali znowu w piruny. Właśnie, oni do tej wieży poszli. Na pewno. A zaraz zobaczymy, bo nie wiem. Krwopijca, what the fuck, dlaczego ona tam na górze tak jest? Na samej górze jest. What the fuck. Dziwne. Ale dobra, jesteśmy u Xerdasa. Znaczy... w tej wieży powinni być, co nie? Szkielety, serio? Jak ja tych szkieletów nie lubię? Kurde! Kurde, spierdzielaj mnie stąd! Gdzieś ty wlazł? Kurde, mam... skurczybyk, ty... kurde... zedaj! Jak ja ich, kurde, nie cierpię! Ja pierdziło, no! Co, 15 poziom ma ten szkielet goblin? Really? Nic tu nie ma. Ja pierdziu... co jest? To nie jest jaskinia w ogóle. Znaczy, to nie jest ta... chwila. Bo ja się pogubiłem już. Coś tam na górze jest! Jak słyszycie. What the fuck? O co, come on? Ja pierdziu... demon! Tam jest demon, na 100% demon. To nie... o! Miksturki są, fajnie. Biorę je. Już moje. Nikomu nie dam. O, kufer jeszcze próżnie. Aha. Dobra, pięknie. O, mamy kolejną miksturkę. Many. Gdzie są te, kurde, gobliny, czy co to, kurde, jest? Ej, gdzie oni są w ogóle przede wszystkim, lol? Ej, no gdzie oni są w ogóle? Ten, Diego i te... Diego i te... paladyni. Bo oni są w tej wie...
Właśnie, jak widzisz, to wiesz, że on mówił, ten gościu. No co kapan, kurde. Nie, to. To jest paladyna Sylwestra, ta? Okej. Okay. To może gdzieś o tutaj są. Ale nie, tutaj to... Nie, tutaj to na pewno nie ma ich. Aha. Ich tu na pewno nie ma. Ale tu ciemnota jest, ja pierdziu. Nie, to na pewno ich tutaj nie ma. No właśnie. To jest jako taka ścieżka, mi się wydaje, ale zaraz zobaczymy. No. Wow. Wow. Wycofam się lepiej. On będzie mnie zaraz gonił pewnie znowu. Ten jaszczur. Kurde, nie wiem, gdzie jest ta trzecia grupka tych górników. Kurde. Nie wiadomo, gdzie oni są w ogóle nawet. A może oni są tutaj, właśnie. Pan mówił, że koło wieży, ta? Ha. A ta wieża może być gdzie indziej. Na pewno o to wieżę chodziło, na pewno o to, bo o inną to na pewno nie. Zaraz tu zobaczę. Bo tam są tylko kropice, to na pewno też nie tu. Kurde, nie wiem, gdzie jest ta trzecia grupka. Bo ona pokazuje... No tutaj. Ha. Czekajcie, zapiszę grę i zobaczę, co tam na górze w ogóle jest. Przede wszystkim, wiecie? Bo nie wiem właśnie. Co ja wyrzuciłem przed chwilą? Kuszę? Czy co to było? What the fuck? Nie ogarniam. Zobaczę, co to w ogóle jest w tej jaskini, wiecie? Znaczy w tej wieży. Pomyliłem się znowu też. No, mówiłem demon, kurde. Tak jak przewidywałem. Wypierniczaj stąd, głupi goblinie. Co tam w ogóle jest na górze? A, wieża Xardasa, ja to widziałem. Nie, szkielety, nie, tak ja tak się z wami nie bawię, nie. Nie ma mowy. Czekajcie, może oni gdzieś tutaj są, wiecie? Też tak może być. Tam są kropice, to tam się nad nimi nie przejmuje, ale tu nie mam drogi dalej. What the fuck? Tam drogi dalej nie ma. O, coś tam jeszcze miałem. Zębate ziele, ta? Kurde, gdzie jest ta trzecia grupa? Ja pierdziu. Czekajcie, zaraz ogarniemy sobie. Poczekajcie chwilunię. Może oni są... Ale nie. Na pewno tam nie ma ich. Bo ta druga grupka, co byliśmy niedawno, to jest ta Fajeta, co nie? A jeszcze jest ten Sylwestro? Nie chcę się pomylić, ale... Sylwestro, tak jest, dobra. Czy Sylwestr? Nie wiem, mniejsza z tym. Gdzie oni są, kurde? Ja nie wiem, kurczę, tego, wiecie? Szczerze powiem wam, nie wiem. O Jezu, co ja zrobiłem? No, fajnie. No, skakuj, kurde. Co ty, Bezi, robisz? Boże, nie mogę. Nie tak... Dobra, wczytam grę, lepiej będzie, bo... Z tego chyba nic nie będzie. Nie będę mógł wyjść teraz. Znowu. Czekajcie, ogarniemy może na górze, wiecie? Może oni są na górze, ale... Nie wiem. Na 100% nie wiem. Chodźcie tu. Chodźcie tu, kropice. No ale nie cykaj mnie tam, dobra? Dobra, pięknie. Takie słaba kropica, a tyle odejmuje w piruny. Skubanica jedna. Pięknie, czwarty poziom. Słabe są już to. Coraz słabsze są. Te kropice właśnie. Tam jest kolejna, zabijemy sobie ją pewnie, że tak. Czego byśmy jej nie zabili. To tak wygląda, taka kurde, też goblin ucieka, tak samo jak goblin w pieruny, takie same ruchy jak goblin wykonuje, ta kropica, serio. Czekajcie, może oni gdzieś tutaj są, ale wątpię. Nie, tam się nie da doskoczyć, czy się da? Czekajcie, zaraz.
Inaczej zrobimy to. Tu się da skoczyć? Czy coś? Nie da się? Haha, fajnie. Jeszcze raz spróbujmy, czekajcie. Da się tam doskoczyć, na pewno. No przecież da się, jeju. No jak się nie da? Musi się dać. Albo tak zrobić. Ale nie, 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 nie. O tak, no, dobra. Mam, pięknie. Może oni gdzieś tutaj są, ale wątpię. Nie, tutaj to na pewno ich nie ma. Nie, tutaj to ich na pewno nie ma. Nie. Tutaj to wygląda jak koniec mapy praktycznie, wiecie. Nie, nie wiem, kurde, teraz to... Nie przypominam sobie tej grupki, wiecie, tej, gdzie ona występuje w ogóle. Znaczy, gdzie ona teraz jest... Gdzie ona w którym miejscu przebywa właśnie, właściwie. Tu, kurde, przecież oni się przenieśli z tego. Bo tu przecież jest ten czerwony krzyżyk. Ten, nie krzyżyk, tylko ten... X właśnie, ten czerwony, co nie? Oni powinni być tam, ale ich tam nie ma przecież. Oni przecież... Przecież stamtąd spieprzyli przecież. Poszli gdzie indziej. No ja nie wiem, gdzie oni są właściwie teraz. Nie wiem. O kurde, co ja zrobiłem? Fajnie, spadłem. Ale mamy miksturki za to i sobie wypijemy je, dobra. Dobra, starczy. Zobaczymy, ile tych pełzaczów jest tam, wiecie? Zobaczymy, może ktoś tam jeszcze przeżył, ale wątpię. Chodź tu. Dobra, pięknie. Pełzacz dostał już. Nic nie ma czego plądrować. Nie ma? Nie dostał, kurde, nie, słabo, lipa. O, piękny krytyk, znowu krytyk, fajnie, pięknie. Oni chyba, oni serio nic nie mają? Serio nic nie mają? Ja pierdziu, o nie, tu jest jaskinia pełzaczy, nie, to ja tu nawet nie będę wchodził. Z tej strony też jest są jakieś pełzacze czy coś? Nie ma? Nie ma pełzaczy. Serio? A to dobrze, że nie ma tu. Jak nie ma, to dobrze. To dobrze, fajnie. Ciemny grzyb. O, tu jeszcze tu ciemne grzyby są. What the fuck? Wow, pięknie, fajnie. O, tu zobaczymy, co tu jeszcze ciekawe. O, miksturka, fajnie, elegancko. Dobry, długi miecz. Znowu ten sam miecz mam. He, fajnie. Aha, znowu. O, i 56 złota, pięknie, mam już 3740, pięknie, elegancko. Zaraz niedługo odzyskamy tę kasę, co daliśmy temu, Garondowi właśnie przecież za uwolnienie nic tego. Gorna przecież dostaniemy zaraz, fajnie. O, paladyn tu dedłeś, widzę. Widzę, ziomuś. Dobra, nie ma tych jednak, tego Diego i tego Sylwestra przecież, no nie wiem, gdzie oni się podzieli przecież, nie wiem, nie orientuję się teraz za bardzo, wiecie, nie wiem, kurczę, nie wiem, bo oni przecież powinni być tutaj niedaleko, ludzie, przecież to jest grupka górników obok siebie praktycznie przecież, jeju, tutaj nie wiem, gdzie oni się podzieli. Nie wiem, nie ogarniam tego. Nie wiem, kurde, nie... Nie wiem. Może on gdzieś tam są, czekajcie. Zaraz jeszcze raz zwiedzimy to samo miejsce. Bo to jest ta wieża... Bo to jest przecież wieża Xardasa przecież. A tam jest tylko ten ognisty demon prawdopodobnie i... Gobliny przecież i szkielety dwa przecież. Że tam na pewno ich nie ma przecież. Na 100% ich nie ma tam przecież, w tej wieży. Bo przecież ich zabili od razu. Przecież. A ich to i nie wiem, gdzie oni w ogóle przebywają, gdzie oni poszli, kurde. Lol, dziwne to jest, powiem wam szczerze teraz. Bo tam są te ogniste jaszury przecież. Czekajcie, może jakoś ich ominę, ale wątpię. Nie, 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 nie atakuj mnie. Nie, nie, nie. A może gdzieś co tam właśnie. Kurde, jak to zrobić, żeby było najlepiej? Czekajcie, wiem co zrobię, wiem. Manę mam? Mam.
To sobie zużyjemy to. Dobra, starczy. Powinno starczyć na tego... Na tego... jak to się nazywa? Ognista strzała to jest... Nie, to nawet nic nie da na tego... A ten piorun kulisty ile obrażeń? Obrażenia maksymalne? 140, tak? Zaraz spróbujemy zabić tego... Jaszczura właśnie. Zobaczymy, czy damy radę, czy nie damy radę z tym jaszczurem. Zobaczymy zaraz. Z ciekawości oczywiście, zobaczę. Może grę by zapisać najpierw? Czekajcie, może grę zapiszę tutaj. Będzie najlepiej może. Połowa! Wow! Zaklinował się? Kurde, przydałoby się teraz zmienić ten. Zaklinował się, co nie? Mam nadzieję, że się zaklinował. Czekajcie. Lodowa strzała szybko. Siódemeczka. Nie ma many, kurde, nie ma many. Szybko, szybko do góry, do góry, do góry. Żeby nie zaatakował mnie, po pierwsze. Kurde. Jest, dostał 30 poziom, ale skubaniec. Niczego tu nie ja znajdę. Ja cię pierdziele. Nie, serio, skubaniec, kurde, 30 poziom miał. Ja cię kręcę. To chyba już nikogo nie ma, co nie? O, kolejny ognisty jaszczur, to ja nawet go nie będę atakował. Albo zaatakujemy go, wiecie? Ile tam jaszczurów jest? Jeden? Jak jeden, to dobrze, jak nie, to lipa. Ale chyba jest tylko jeden, tak mi się wydaje. Tylko nie mam już, kurde, kula ognia. Nie, kula ognia za bardzo mi nie pasuje przecież do atakowania tego. Mam 6, tak? Kul ognia. O nie, dwa ogniste szczury, to nie ma mowy nawet atakowania, nie. Ja stąd idę, kurczę, nie. Dwóch nie dam rady, dwóch na raz nie dam rady przecież, to proste. Ale ci paladyni to ja nie wiem, gdzie oni przebywają po pierwsze. Nie wiem, jak coś... zobaczę za chwilę i widzimy się z powrotem. Dobra, okej, witam was znowu po przerwie i... Mam już te miejsce, gdzie przebywają, znaczy... No... Tak, kurde, zadajcie, głupie krupice, ja pierdziu. Nie mogę, nie mogę z tymi krupicami już, ja pierdziu. No tak, dedaj już, dedaj, no dobrze. Dobra, pięknie, z tyłu mnie atakuje, z tyłu, kurde. No chodź tu. No chodź tu, kurde, ja pierdziu. Jeju, mam ich już dosyć, powiem wam szczerze. A, oni zapomnieli, ja zapomniałem, że oni nic nie mają przecież, prawdaż. Tam jeszcze są jaszczury, to ja, nie, tam nie idziemy. Dobra, tutaj jeszcze jedna kropica jest, widzę. Sobie je te zaatakuję. A czegoż by nie? Gdzie ona jest? Tu jest. No nie! Jeszcze więcej matka was nie miała. Ja pierdziu. No kurde, z tyłu mnie atakuje, spiruny. Dedaj, ty chociaż jedna. Teraz druga. Dedaj już. Dedaj już, wkurzająca jedna. Spiruny. Dobra. Tam jeszcze wilk jest, a dobra, to zaraz go zabijemy, spokojnie. Jeszcze ktoś tam jest? Kropica, dobra, tej już nie będziemy atakować, wiecie? Nic tego, tu nie ma. Tego zabiliśmy wilka i starczy już tej walki. Oj, trochę tej walki było, powiem wam teraz. Znowuż. Dlaczego mi znowu ekwipunek się nie otworzy? What the fuck? Dziwne trochę. Czekajcie, sobie znaczy... Właśnie, życia sobie dodam. Chociaż trosiunie. Wiecie? I mamy... O, stary przyjaciel nasz, widzę, że tutaj Diego jest. What the fuck, jak go zbukowało znowu. Myślałem, że nie żyjesz. Znaczy nie, tylko pierwszy raz. Też tak myślałem.
Ale wróciłem i szukam dowodu na pojawienie się smoków. Czyżby? A dla kogo pracujesz? Dla Lorda Hagena. Tylko paladyni mogą powstrzymać smoki. Paladyni? Coś ci powiem. Kiedy udało mi się stąd uciec, zamierzałem uprzedzić paladynów o smoka. Ten nadęty głupiec Lothar nawet nie chciał mnie wysłuchać. Wysłali mnie tylko ze swoją ekspedycją, więc nie... Tak czy inaczej, smoki trzeba powstrzymać, póki jeszcze jest czas. Nie... Powstrzymać? Chyba żartujesz. Powiedz, jak udało ci się przejść przez przełęcz? Myślałem, że aż roi się od orku. Właśnie roi. Przez opuszczoną kopalnię prowadziście... Dobrze wiedzieć. Zatem nie... Potrzebuję dowodu na ich istnienie. Dobra, pomogę ci w miarę możliwości. Garond wysłał mnie z pewną misją. Chcę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. A potem da ci dowód, którego tak potrzebujesz? Właśnie. Więc jak? Możesz mi coś powiedzieć? Na dnie tej jaskini są 4 skrzynie rudy. Jeśli Garond zechce, może tu przyjść i je sobie wziąć, ale mnie tu już wtedy nie... W jaki sposób... Byłem w oddziale Sylwestra. Przez kilka dni prowadziliśmy wydobycie, aż Sylwestro zrobił się nagle strasznie nerwowy. Powiedział, że musimy zabrać urobek w bezpieczne miejsce. Jako, że od pewnego czasu planowałem dać nogę, zgłosiłem się na ochotnika. I dobrze zrobiłem, bo górnicy wpadli w... Dobre. Przed twoją kryjówką leżą zwłoki dwóch rycerzy. Polegli bohatersko w walce ze stadem zębaczy. Górnicza Dolina rządzi się własnymi prawami. Co powinienem wiedzieć o Dolinie? Od upadku bariery sporo się pozmieniało. A ludzie są tylko żywą karmą dla prawdziwych władców. Trzymaj się z dala od wszystkiego, co jest silniejsze. No okej, dobra. O, może coś mnie nauczy? Możesz... Jasne. W czym? To tylko jak w pierwszej części przecież. Przecież prawda, zapomniałem o tym. No dobra, okej, co my tu mamy jeszcze? Wow, 4 skrzynie lśniące, widzicie? Pięknie to wygląda, bardzo. Ej, ale jak gdzie ja z nim pójdę przede wszystkim? Chodź ze mną. Na przełęcz? Idź! W końcu nie masz się jednak podejść zbyt rozsądnie te... Dopiero co z jednego z nich rzecz jasna należy daj znać! Wszystko... Aha. Daj znać! Okej. Ale ja do ciebie nie będę szedł, człowieku! Ciebie za przeproszeniem nie... O, ja sobie usiądę, widzicie? Dobra, zejdź już. Zejdź z tej ławki, bezi. Dobra. Miałem jeszcze iść, czekajcie, poszukam. Szósteczka, dobra, do zamku oczywiście się przeteleportujemy teraz. Dobra, jesteśmy już z powrotem. I teraz idziemy do Garonda przecież. Powiedzieć mu, co się porobiło tutaj przy tych obozach górników. Może Sylwestra nie ma, Dead. No, zginął przecież w walce z zębaczami, jak on mówił. Właśnie nasz przyjaciel stary Diego, który nosi jeszcze to zbroję cienia przecież. Tak jest. Rozmawiałem z Fayetem. Co u niego słychać? Jego ludzie wydobyli 2 skrzynie rudy. 2 skrzynie? Ja potrzebuję 200 skrzyń! Mam ci też przekazać, że potrzebuję... Co? Mam wysłać kolejnych ludzi na pewną śmierć? Nie ma mowy! Jeśli chodzi o grupę Sylwestra... Widziałeś go? Rozmawiałeś z nim? Wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z rudą? Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini, przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do diaska! To byli dobrzy ludzie. I co mam teraz robić? Jak się ma... Czekam jeszcze na raport o ostatniej grupie. Mam... Przecież... Ale jak? Przecież byłem wszędzie już. Czekajcie, Fayet był w... Dobra. A może muszę pójść jeszcze do tego? Kurczę, do Grimsa może, ale wątpię, przecież ja tam już byłem. To co, come on. What the fuck? Dziwne to było teraz, wiecie, dziwne to jest.
Dlaczego nie... Bez sensu trochę to teraz jest, wiecie? Serio. Przecież ja już byłem u tego, u Grimsa przecież. To co, kaman? LOL. Parlaf? Kto to jest? Pierwszy raz go widzę. Oj, nie, tutaj, jeju, ja chciałem... A tu co tu jest w tych drzwiach? Właśnie, jak chcę szukać łóżka, a nie do tego iść, jak to? Do strażnika głównego... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. A, prawda, tu nie mogę, prawdaż. Nie ma żadnego, kurde, łóżka w pieruny. Dobra, nie ma to nie ma, idziemy zaraz gdzie indziej, może tutaj? Nie, tu też jest, kurde, nie ma łóżka w ogóle. Tandor? A gdzie jest udar? Czy jakoś tak... Udało ci się przedostać... Wiem jak... Masz jakąś bro... Co się z... Prowadziliś... Było już pół... Próbowali... Wkrótce po tym wy... Aha... Pokaż... Wow, smocza zguba, wow, fajnie. Fajna broń byłaby z tego, wow, serio. Ty, masz dobre bronie nawet, kurde. No, Oskard. O, to też jest dobra, fajna broń też nawet. Ciężka kusza, dobra, to wiem, co ty tu masz. Mhm. Kusza bojowa, wow, kusza, kurde, bym chciał kuszę już mieć. Najlepsze od gry. Ale by było fajnie. Bez właściwego klucza. Kurde, tu tego też nie klucza potrzebuję tu. Udar mam, dobra. Miałeś cholerne szczęście. W takim razie powinienem... Oszczędzaj, oddę. Proszę. Co? Wiesz, co to za pierścień? Dostał go w nagrodę za odwagę w bitwie. Mówisz? Słyszałem. Skoro tak mówią... No... Zjeżdżaj. Ja jest... No cóż, skoro... Chcę się od... Dobra. Strzelaj, dobra, mogę w ciebie strzelić jak chcesz. Nie wiem, kurde, w kolejnym odcinku pójdę już do Grimsa właśnie porozmawiać z nim. Może ja z nim nie porozmawiam, ale przecież... No lol, kurde, to jest... Dziwne. Percival, no to rozmawiałem już z nim, co nie? Marcos! Ale tam nie było tego Marcosa przecież, tego paladyna. No i wiadomo co jest przecież... Grimes, z nim rozmawiałem już przecież. Nie wiem, zobaczę w kolejnym odcinku. A w tej chwili już się z wami żegnam i... Cześć.